Dzień dobry, Janusz Tomczak z tej strony. Witam wszystkich serdecznie na pierwszym webinarze w roku 2020. Na samym początku chciałbym Państwu życzyć wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, pomyślności, żeby nasza inwestycja, którą mamy w tej chwili w Skyway'u, przebiegała nam w jak najlepszej kondycji, żebyśmy jak najszybciej zakończyli 14 etap, proszę Państwa, przeszli do 15 finałowego etapu i żebyśmy wszyscy już jak najszybciej korzystali z naszej technologii Skyway. Proszę Państwa, dzisiejszy webinar podzielimy na trzy części. Pierwsza to będzie kilkanaście minut o firmie. Następnie przejdę do duplikacji, co to jest takiego. Omówię również pakiety, które są obecnie do zakupienia, jak również najnowsze wiadomości, które dzisiaj dostałem od naszej dyrektor regionalnej, pani Natalii Fujtak. Także proszę Państwa, zaczynamy z dużą energią, z uśmiechem w roku 2020. Witam Was serdecznie i zapraszam na webinar. Proszę Państwa, Skyway, szansa życiowa i biznesowa, Skyway Capital, Twoja droga do wolności finansowej. Chciałbym na wstępie powiedzieć, że od blisko miesiąca czasu będziemy się posługiwali, proszę Państwa, nowymi skrótami, nową nazwą firmy, ponieważ taka jest decyzja zarządu firmy, że przechodzimy na nową nazwę. Skyway odchodzi pomału do historii. W tej chwili nasza nazwa to będzie Skyward Community, w skrócie SWC. Więc technologia Skyway World Community to jest technologia transportu strójnowego, która swą innowacyjnością zrewolucjonizuje transport na całym świecie, ochroni środowisko naturalne, a swym zasięgiem ogarnie cały świat. Nasz transport na powietrzny drugiego poziomu to nie tylko kolej, to również miasta linearne, jak również zielona energia i to wszystko, proszę Państwa, mamy w zakresie naszego Skyway'a. Proszę Państwa, o Skyway World Community jest coraz głośniej. Piszą o nas duże już portale internetowe, stacje telewizyjne. I tak jak widzicie to Państwo na załączonym obrazku, taki gigant jak CNN już o nas pisze i pomniejsze i stacje internetowe. Także proszę Państwa, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Rośniemy w siłę, stajemy się coraz bardziej głośni. A nasza droga do naszego sukcesu wiedzie przede wszystkim przez kraje arabskie, konkretnie przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, bo to nasi arabscy partnerzy w tej chwili piszą jak najwięcej o naszym transporcie drugiego poziomu. Wszystko zaczęło się, proszę Państwa, tak naprawdę 10 maja 2019 roku, gdzie to w obecności głównego projektanta i wynalazcy technologii strunowej, pana Anatolija Junickiego, miało miejsce otwarcie budowy Centrum Innowacyjnego Skyway Community w Szardży. I wtedy podczas tego spotkania grupa 104 ambasadorów Skyway Community, najbardziej zaangażowanych inwestorów na świecie, mogła zobaczyć, jak budowane jest centrum na miejscu. Ja miałem również okazję tam być z grupą naszych ambasadorów i razem z ich obecnością, z naszą dyrektorą regionalną, mieliśmy okazję z innymi przedstawicielami z różnych stron świata, okazję zobaczyć, jak to wszystko powstaje i usłyszeć od pana Junickiego, jakie będą plany na najbliższą przyszłość. Proszę Państwa, Skyward Community, jak wiele nowych projektów, ma i dużo przychylnych sobie opinii, jak również ma i dużo, proszę Państwa, negatywnych, z tego względu, że jak każdy nowy projekt, który przechodzi przez różne okresy, jedni są nim zafascynowani, drudzy mu są przeciwni, dlatego że on jest przede wszystkim zagrożeniem dla poważnych koncernów komunikacyjnych. Ale to, proszę Państwa, nie miejmy się czym zrażać, bo to wizjonerzy popychają świat do przodu i oni powodują, że nasz projekt, a my jesteśmy osobami, które w to uwierzyły, go promujemy i mówimy o nim na całym świecie. Wszystko zaczęło się na szczycie World Jewellery Summit w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie to na Skyway
został zaprezentowany na imprezie Dubai Roads of Transport Theater jako nowy projekt Dubai Sky Pods. Otrzymał on ogromne wsparcie przywódców Emiratów Arabskich, które zostało potwierdzone wizytą emira Dubaju, premiera i wiceprezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich Mohameda bin Rashida Al Mahmouda z jego synem, gdzie będziemy Państwo okazję zobaczyć to na następnym slajdzie. Można to również sobie wygooglować i sprawdzić na YouTubie w zakładce Sky One Dubai One. Proszę Państwa, w tej chwili nasze zaangażowanie jest największe na rynku arabskim, ponieważ mamy tam podpisany kontrakt na budowę 15-kilometrowego odcinka z 21 przystankami w dzielnicy finansowej. Miało to miejsce na podpisanie takiego oświadczenia, w którym to na Światowym Szczycie Rządowym w rozwiązaniu o Skyway planuje się otworzenie nowej rodzaj transportu publicznego Dubai Skypods i to już będzie całkiem nowy rodzaj transportu oparty o Skyway. I to już nie będzie tylko jedna trasa, ale proszę Państwa całe miasto. Jest taki program, w którym Skyway będzie uczestnikiem, mianowicie jednym z uczestników, mianowicie chodzi o program dostarczenia pasażerów i osób z rogatek miasta, chodzi nam o Dubaj konkretnie, żeby się w ciągu 20 minut te osoby dostały do centrum. Jest ten program przewidziany na lata 2025-30. Dubaj jako miasto, proszę Państwa, które swym rozmachem, zasięgiem i nowoczesnością naprawdę powala na kolana, znalazło się w takim zaszczytnym miejscu w świecie, w takim rankingu najmądrzejszych miast na świecie. Opublikował go to Uniwersytet w Glasgow. I między innymi z tego względu Dubaj jako jeden z liderów na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej znalazł się w takim szanownym towarzystwie, jak widzicie tu Państwo, Los Angeles, Sztokholm, Melbourne, Tokio. I to, proszę Państwa, pięknie się wpisuje w naszą pracę, w naszą historię, z tego względu, że my pracujemy na nowych technologiach i Ty, drogi słuchaczu, możesz być częścią tego wielkiego projektu i czerpać zyski z faktu, że w Dubaju będzie jeździć Skyway i będzie używana nasza technologia. W kwietniu 2019 roku, niebawem za niespełna 2-3 miesiące będziemy tam po raz trzeci, byliśmy obecni w takiej wystawie Futuro City Show w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, która to zapoczątkowała podpisaniem naszego kontraktu na budowę Centrum Innowacyjnego w Szardży, która się w tej chwili odbywa. Odbyło się to w roku 2018, w 2019 byliśmy powtórnie na tych targach i proszę Państwa, zaowocowało to podpisaniem budowy naszej linii tej 15 km w centrum Dubaju. Mamy również plany być w tym roku i zobaczymy, co nam z tego wszystkiego wyjdzie. Różne kraje, różne kontynenty do nas dołączają. Mamy już Afrykę, Wietnam, Boliwię. Tutaj na tych rynkach mocno promują i wspierają nasz projekt dwaj tacy liderzy, top nasi członkowie zarządu. Jeden z członków zarządu, Franciszek Solar, który jest ze Słowacji, który ma grupę słowacką, czeską, wietnamską i właśnie z Nigerii. I Christian van der Weyer, to jest nasz lider, proszę Państwa, wyszło mi z głowy, przepraszam, z Antwerpii, to jest, sorry, przepraszam. Z Belki. Przepraszam na emocje, gdzieś mi się tam uciekła to nazwa. I chciałbym Państwu jeszcze powiedzieć kilka słów, które przekazał nam Pan Anatolij Junicki na budowie w Szardży, gdzie byliśmy razem z grupą ambasadorów, że pomyślcie, gdzie byliśmy 4 lata, a jesteśmy dzisiaj. Weź mapę świata, zamknij oczy, połóż palec na dowolnym miejscu na mapie i tam za kilka lat będzie jeździł Skyway. I oczywiście Ty możesz na tym wszystkim zyskać, być pasażerem albo udziałowcem. Proszę Państwa, ja te słowa wziąłem sobie głęboko do serca,
bo pan Junicki powtórzył podobny tekst nam na festiwalu w Marina Horce w 2019 roku, gdzie byliśmy zaledwie, mówi, 5 lat temu dostaliśmy to miejsce po tym poligonie, gdzie w tej chwili jest ekotechnopark i byście Państwo widzieli to na własne oczy, to w tej chwili tam jest zrobione, a byliśmy 5 lat temu, nie było nic, były tylko ugory, a dzisiaj mamy piękny ekotechnopark, gdzie testowana i certyfikowana jest nasza technologia. No i Ty, drogi słuchaczu, drogi przyjacielu, możesz zostać częścią tej wielkiej inwestycji, tego projektu, która wartość jest, wynosi ponad 400 miliardów dolarów, cena przez niezależnych ekspertów, albo być jego pasażerem. Każda osoba, która dołączy do naszego projektu technologii transportu strunowej Skyward Community, ma szansę na udział w wypracowanych zyskach firmy z globalnego rynku tej unikalnej, innowacyjnej technologii. Ale ta szansa jest, proszę Państwa, jeszcze w okresie 14 i 15, dopóki są sprzedawane akcje główne. Jesteśmy w tej chwili w przedziale 14-1 i mamy jeszcze szansę na zakup i sposób i możliwość inwestowania w nasze akcje i udziały główne. Tak jak każda inwestycja, proszę Państwa, również i ta, jak każda inna, jest objęta ryzykiem, ale tutaj trzeba dodać, że w tej chwili mamy już budowane nasze pojazdy, mamy certyfikowaną naszą technologię, patenty, także to ryzyko jest już coraz mniejsze. Dlaczego my jako udziałowcy możemy tutaj zyskać naprawdę dużo? No to jest odpowiedź banalnie prosta. Proszę Państwa, jeżeli dana firma rozwiązuje na rynku konkretny problem, i w związku z tym jest zapotrzebowanie na jej produkt lub usługę, to ona ma jak najbardziej szansę na przetrwanie. Natomiast jeżeli taka firma rozwiązuje konkretny problem, i to w skali globalnej, to jest jak najszybszej drodze do wzbogacenia się, a wraz z nią bogacą się oczywiście inwestorzy, którzy zaufali. Skyway jest wprost sztandarowym takim przykładem, ponieważ my rozwiązujemy problemy związane z ochroną środowiska i transportowym, czyli to, co jest bolączką XXI wieku. Chciałbym teraz kilka słów powiedzieć o naszej technologii. Ja przejdę to troszeczkę szybciej, bo mamy dzisiaj dosyć napięty plan. I tak, proszę Państwa, Skyway, jeżeli chodzi o naszą konkurencję w tej chwili, i koszta budowy w porównaniu do naszych konkurentów, nie ma sobie w tej chwili nic do zarzucenia z tego względu, że nasza technologia jest obecnie najtańsza. Jest najnowsza, najmłodsza, ale i najtańsza. I zobaczcie tutaj dla przykładu budowę takiego tramwaju. To kosztuje gdzieś w granicach 10 milionów dolarów za kilometr. My mamy na poziomie 5-7. Natomiast już jak weźmiemy metro albo koleje, które się muszą przebić przez tunele górskie, to już te koszty wzrastają nawet do 100-150 milionów dolarów za kilometr. To samo mówimy na temat przewożonych ilości osób na godzinę, proszę Państwa, na rok, na minutę. Tutaj oczywiście po wybudowaniu całej infrastruktury, żebyśmy się dobrze o tym zrozumieli. Też nie mamy tutaj sobie konkurencji w stosunku do naszych konkurentów. Mówimy również o ilości przewożonych pasażerów na godzinę. A także, proszę Państwa, tutaj jesteśmy jak najbardziej na pierwszym miejscu na tej naszej, ponieważ nasza mobilność jest bardzo duża. Jeżeli chodzi o prędkość, Skyway w tej chwili nie ma konkurentów, ponieważ nasze pojazdy jeżdżą z prędkością osobową od 120 do nawet 500 km na godzinę i mamy też w przyszłości budować hiperlopy, które będą jeździć z prędkością 1250 do 1500 km na godzinę. Chciałbym taki dać jeszcze tu Państwu dosyć ciekawy slajd, to jest porównanie kilka takich aspektów zarówno ekonomicznych, jak i zwrotów inwestycji w czasie rzeczywistym.
Widzicie to Państwo, że mamy tu dla przykładu metro i nasz Skyway. I tak dla przykładu prędkość metra to jest w granicach 110 km, nasza 150. My mamy przepustowość między 15-20 sekund, metro od 2 do 8 minut, ale najważniejszą rzeczą, proszę Państwa, jest tutaj to dwie kwestie, to są koszty. Że budowa metra to jest w granicach 100-150 milionów dolarów za kilometr, natomiast naszego Skywaya 5 do 7. I oczywiście to, co interesuje najwięcej dużych inwestorów, czyli stopa zwrotu. Metro się zwraca po około 40 latach eksploatacji, nasza inwestycja w granicach 5-7 lat, więc jesteśmy tutaj bezkonkurencyjni. Mamy również transport towarowy, proszę Państwa, i to jest taka informacja dla osób, które są z nami pierwszy raz, że my zarówno na naszych systemach, które są i strunowych, i eskapadach, możemy górą, na przykład na eskapadzie, wykorzystywać to na transport miejski, międzymiastowy, natomiast dołem spokojnie można prowadzić sobie transport towarowy. Mamy również systemy morskie, które są tak zbudowane, że bezpośrednio na przykład w jakiejś kopalni krustu możemy wywieźć nasz ten urobek naszym transportem bezpośrednio do statków i nie trzeba do tego budować doków ani portów. Tutaj macie też Państwo kilka zdjęć na tych rodzajów tego naszego transportu, więc szybkościowy, miejski i towarowy. Cała prezentacja i porównanie środków transportu możecie sobie Państwo pobrać na poniższym linku. No i cóż, drodzy Państwo, możecie zainwestować w transportową technologię nowej generacji, która swoim zasięgiem, my tu mamy na slajdzie 50% potencjalnego rynku usług może pochłonąć, a my jesteśmy przekonani, że nawet 75%. Posiadacze udziału spółki stają się współwłaścicielami tej innowacyjnej technologii i można to zacząć już naprawdę od bardzo minimalnej kwoty pierwszej wpłaty swojej inwestycji. Historia naszej technologii, proszę Państwa, to początki to jest 1978 rok. Ten etap, który my mamy w tej chwili jest Skyway World Community, to zaczęło się w 2014 roku. Jesteśmy w tej chwili w roku 2020, od niespełna kilkunastu dni. Proszę Państwa, pięciolecie firmy obchodziliśmy w ubiegłym roku. Jesteśmy w 14 etapie, więc został nam jeszcze jeden etap 15. Etap 15 to jest zakończenie, wdrożenie technologii, sprzedawanie jej na całym świecie. Kilka słów o miejscu, gdzie ta nasza technologia jest testowana. Proszę Państwa, to jest miejsce, które się nazywa Marina Chorka. Mieści się ono w Białorusi, 70 km na południowy wschód od stolicy Mińska. I proszę Państwa, ja byłem tam w tej Marina Chorce trzykrotnie. W 2017 roku, tu na tym pierwszym slajdzie głównym, w 2018 i 2019 roku. W 2017 roku byłem z moimi bezpośrednimi partnerami, z którymi odwiedziliśmy Ekotechnopark po raz pierwszy. W 2018 roku pojechałem z grupą naszych inwestorów razem z naszą dyrektorą regionalną, panią Natalią Fujtak, a w 2019 była nas niewielka grupka, zaledwie 5 osób, z tym 3 osoby przyjechały bezpośrednio ze mną, natomiast była z nami jeszcze pani Irenka Krakowiak, którą serdecznie pozdrawiam, i to była cała grupa reprezentująca Polskę na festiwalu w Marina Chorce w 2019 roku. Festiwal, proszę Państwa, na Białorusi odbywa się w jednym dniu, natomiast w drugim dniu już jest organizowana konferencja. To jest konferencja organizowana przez nasz zarząd, Skyway World Community. I ja miałem okazję być na dwóch takich konferencjach w 2018-2019 roku. W 2018 z grupą liderów
naszych tutaj z Polski, natomiast w 2019 byłem z moimi partnerami ze Skyward Community, Mariuszem Jureckim, Krzysztofem Dawidziukiem, Hubertem Małeckim. No i mówiłem, że dołączyła do nas jeszcze pani Irenka Krakowiak jako reprezentacji polskiej grupy inwestorów SWC reprezentowaliśmy nasz kraj w roku 2019. Było to dosyć takie znamienne wydarzenie, proszę Państwa, bo było to zrobiona ta konferencja w konwencji takiego show, bo to było pięciolecie firmy z występami. To był już dzień taki radosny, gdzie żeśmy opowiadali o naszej historii, o powstaniu, ale o tym też przede wszystkim, żeby się zintegrować z pozostałymi uczestnikami, żebyśmy zobaczyli, że nasza firma rośnie w siłę i my, proszę Państwa, jesteśmy reprezentantami wielu, wielu narodów, ale łączy nas wspólny cel, czyli to, żeby wprowadzić naszą technologię jak najprędzej na rynek światowy, bo tak jak mówi hasło naszej firmy, buduj Skyway, chroń planetę, to jest nasze hasło przewodnie, proszę Państwa. Poza Białorusią brałem też udział w międzynarodowych konferencjach w Berlinie, w Wielicy w Polsce. Ostatnio również organizowałem, proszę Państwa, 6 grudnia również konferencję regionalną naszej tutaj Skyway World Community w Koninie. Było na niej około tam 25 osób z całej Polski. No było nas niewiele, nie ma to jakiegoś tam większego znaczenia. Najważniejsze, że się odbyła, że pokazaliśmy, że jesteśmy w tej rodzinie naszej SWC i nasi liderzy i nasza grupa jest znaczącym uczestnikiem w tej wielkiego wydarzenia, jakim jest na świecie nasza technologia transportu strunowego. Proszę Państwa, 2018 rok to był też taki rok dosyć znaczący dla firmy, ponieważ nastąpiła taka pewna restrukturyzacja. Chodzi o to, że dyrekcja firmy łącznie z naszym zarządem naszej firmy postanowiła łącznie z panem Junickim, że pewne rzeczy trzeba w firmie pozmieniać i osoby, które nie czują ducha firmy, czyli tego, że my nie tylko, że się nie tylko przychodzi do pracy, żeby pracować, ale również po to, żeby wiedzieć, że my właśnie budujemy coś na przyszłość, że ten nasz transport ma chronić planetę naszą, środowisko i rozwiązywać problemy, to te osoby zostały z firmy, jak to mówią, usunięte, przyjęto nowych ludzi z nowymi pomysłami, z nowym duchem. I tak, proszę Państwa, dotarliśmy do roku 2019-20, gdzie w tej chwili już w firmie zatrudniono około 800 osób na pozycjach i specjalistów, konstruktorów, inżynierów i etc. Ale ta sama sprawa odnośnie tego zaangażowania firmy i tego przekazu, żeby o firmie dobrze mówić, no ale zarówno na rynku wewnętrznym, jak i zewnętrznym, przedstawiła się również dla osób zajmujących się promowaniem firmy i pozyskiwaniem inwestorów. I dlatego zarząd z grupy Skyway World Community doszedł do wniosku, że trzeba zorganizować takie profesjonalne szkolenie, trening dla osób, które będą reprezentowały firmy na arenie międzynarodowej. I w tym celu zorganizowane zostało takie 8-miesięczne szkolenie i trening dla 108 osób, 104 je ukończyły z 18 krajów. Celem tego szkolenia było integracja, podniesienie umiejętności sprzedaży, budowanie struktur, pozyskiwanie partnerów i inwestorów biznesowych. Taki ten trening się zakończył 10 maja 2019 roku w Dubaju, gdzie osoby, które go ukończyły, otrzymały dyplom i status ambasadora Skyward Community. Z Polski ten trening ukończyło 8 osób. Nasza dyrektor regionalna pani Natalia Fujtak, Tomasz Żarnecki, Tomasz Wajda, Krzysztof Dawidiuk, Mariusz Duczmański i ja, Janusz Tomczak. Widzicie Państwo tutaj ten dyplom, takie zdjęcie dyplomu. Każdy uczestnik tego szkolenia
otrzymał. Tutaj macie też kilka fotografii, gdzie jesteśmy na zdjęciach z naszymi przyjaciółmi z Belgii, z Nigerii, z Łotwy, ze Estonii, z Rosji i kilka zdjęć ze szkolenia. Bardzo fajne szkolenie, proszę Państwa, profesjonalne i przede wszystkim dało nam możliwość rozwoju, ale również to, żeśmy poznali z opiniami i z ludźmi z wielu stron świata i te przyjaźnie zostały do dnia dzisiejszego. Proszę Państwa, w jaki sposób my jako inwestorzy możemy czerpać korzyści finansowe z tego projektu? A to w bardzo prosty sposób. Firma wypuściła na rynek 400 miliardów akcji. Z tego 280 jest po stronie firmy, żeby nigdy nikt nie przejął pakietu większościowego i 120 miliardów wykupili tacy inwestorzy prywatni jak my. Robimy ten nasz projekt, proszę Państwa, jako drobni inwestorzy, bo pan Junicki mógł zrobić to z wielkimi gigantami, ale on postawił na mniejszych, na takich inwestorów drobniejszych, takich jak ty i ja. Robimy to w projekcie crowdfundingu, w systemie crowdfundingu, o którym powiem kilka słów za chwilę. I dzięki temu systemowi my mamy na dzień dzisiejszy finansowanie, proszę Państwa, do przodu. Czyli my wpłacamy nasze pieniądze z myślą o późniejszych zyskach z tej naszej inwestycji. Wiele osób wsparło już ten projekt, takich dużych, znanych. Ja bym chciał się skupić tu na jednej osobie, na panu Rodzie Huku. To jest były minister infrastruktury transportu południowej i północnej Australii. Osoba, która jest od początku zaangażowana w projekt, który promuje ten nasz projekt na terenie Australii, Nowej Zelandii i tam Oceanii. On jest kilka razy w roku na Białorusi, spotyka się z panem Junickim, z zarządem i tam razem ustalają strategię na budowę naszych linii na tamtych rynkach. Proszę Państwa, na terenie ekotechnoparku w Marina Horce jest zaprezentowane już w tej chwili 6 linii, które są w tej chwili wybudowane i testowane. Natomiast jest również na jednym z tych linii wybudowany przystanek, czyli miejsce, gdzie takie pokazowe, gdzie dokowane są nasze pojazdy, gdzie wsiadają pasażerowie i tam na piętrze jest miejsce do wsiadania i wysiadania, natomiast na parterze jest zorganizowane muzeum Skyway. Jest to miejsce, które w 2018 roku było, w 17 roku wróć było wielką atrakcją. Jest oczywiście do dzisiaj tego, to było wtedy pierwszy raz pokazane, bo to muzeum ma taką zrobioną, fantastyczną sprawę, ponieważ sufit jest wypełniony imieniem i nazwiskiem inwestorów, którzy do 30 kwietnia 2017 roku zainwestowali w technologię strunową. Ja byłem w 2017 roku w Marina Horce na festiwalu, niemniej ponieważ kolejka była do tego muzeum tak na 3-4 godziny, to wolałem sobie zwiedzać cały ten ekotechnopark, bo wiedziałem, że ja i tak za rok wrócę. I w 2018 roku byłem w tym muzeum razem tam z moimi przyjaciółmi, jak również z moim synem, który pojechał ze mną na festiwal w 2018 roku. I tam widzicie Państwo, że mam moje imię i nazwisko w takim czerwonym kółeczku. Jestem uwieczniony, mam nadzieję, na wieczność, na długie lata. I chcę to po prostu pokazać kiedyś moim tam wnukom, jak się moje dzieci postarają o wnuki, że też był taki pan jak Janusz Tomczak, dziadek, pradziadek, który był częścią tego wielkiego projektu i proszę Państwa, jestem z tego niezmiernie rad i dumny. Czego Państwu również życzę. Kilka słów o giełdzie wewnętrznej, bo dużo już na ten temat rozmawiamy, jest wiele tam mitów, nieścisłości, więc ja bym chciał to wyjaśnić, że ona już miała premierę na początku 2019 roku. Chodzi o to, że grupa najstarszych stażem inwestorów, to było ich po 5 tysięcy, mogło wymienić udziały na pieniądze.
ze współczynnikiem wymiany na dany okres. Był to etap 13. Następna grupa, około 50 tysięcy inwestorów, mogła wymienić swoje udziały na tokeny. Jeżeli oczywiście chcieli, niemniej taką decyzję każdy mógł podjąć w swoim sercu, sam skalkulować i zadecydować według swoich potrzeb i możliwości. Tokeny, proszę Państwa, o nich tylko na wstępie, bo później powiem o nich więcej. Od 1 lipca 2019 roku weszliśmy na giełdę z tokenami. Wszystkie informacje mamy w biurach swoich osobistych, w office'ach. Można się zarejestrować na giełdzie i pobrać tokeny na własny portfel, ale będą one zamrożone do 1 lipca 2020 roku, by ustabilizować sytuację, żeby wszyscy inwestorzy, którzy wymienili akcje na tokeny, mieli czas na pełne zweryfikowanie swoich kont i zadecydowanie co dalej. Tokeny odegrają bardzo ważną rolę, ponieważ wszystkie projekty adresowe będą finansowane za pomocą tokenów. W praktyce będzie to wyglądało mniej więcej tak, że tokeny są używane do zakupu, poprzez to ich wartość i zapotrzebowanie wzrasta. Tokeny będzie można potem wymienić na pieniądze fiducjalne albo reinwestować w projekty adresowe. Giełda zewnętrzna. To jest wypowiedź pana Junickiego, którą usłyszeliśmy w Szardży w ubiegłym roku w maju, że planowane wejście to jest rok 2021-2022, ponieważ firma na tym etapie rozwoju ma zapewnione finansowanie ze sprzedaży udziałów podpisanych kontraktów. I teraz, aby uzyskać cenę tą, którą mamy tam zagwarantowaną, tego 1 dolara, to muszą być te spełnione określone warunki, muszą być zakończone wszystkie etapy sprzedaży, udział sprzedaży w RSW i Skyway Community. Pełna certyfikacja na wszystkie rodzaje pojazdów i linii transportowych oraz wybudowane i eksploatowane linie komercyjne. Na obecnym etapie wartość naszego zakupu to jest około 2 do 4 centów. Wartość jednego udziału od pierwszej emisji sprzedaży wzrosła blisko 800%. Ja bym chciał tu jeszcze tak nadmienić, że każdy etap, który przechodzimy wyżej, powoduje to, że nam mamy spadek naszej wartości o średnio 30 do 50%, aż do końcowego etapu 15, gdzie uzyskamy wartość 1 dolar. Dywidendy. Wszystkie osoby, które zakupiły udziały w firmie w okresie 1-15, będą miały, proszę Państwa, możliwość odebrania dywidend. Mamy tak skonstruowaną tą naszą umowę, że 20% z wypracowanego netto zysku firmy będzie przeznaczana dla inwestorów na wypłatę dywidendy. I tak dla przykładu, załóżmy, że firma ma około miliarda dolarów netto zysku, to 20% z niej to jest około 200 milionów i to pójdzie do podziału na wszystkich inwestorów. Dywidendy będą wypłacane kwotowo, w zależności od tego, ile kto ma akcji. Dywidendy będą wypłacane w trybie rocznym. Informacja taka kluczowa to taka, że akcje te są dziedziczone. Ale musicie Państwo również wiedzieć, że zanim osoba będzie mogła sprzedać udziały na giełdzie, musi otrzymać najpierw pierwszą dywidendę. Jest to wymóg firmy, a zobaczycie to w memorandum inwestycyjnym. Chodzi o to, że jeżeli otrzymamy dywidendę, to może się zastanowimy i zostawimy te akcje dla siebie. Raz sprzedane już do nas nie wrócą. Warto poczytać memorandum, inne dokumenty w firmie. To wszystko sobie Państwo możecie zobaczyć w swoim back office w zakładce dla inwestorów i tam dla partnerów i w innych zakładkach macie w dokumentach wszystkie na bieżąco informacje, jak również informacje takie, które dotyczą tego, co się dzieje na bieżąco. Tu jest kolejny dokument na tym, że jest zapisane, że my będziemy mieć wartość minimum 1 dolar, także teraz kupujemy na poziomie 2-4 centów. I sami Państwo widzicie, jaka tu jest stopa zwrotu.
Ryzyko. Kiedy ja wchodziłem do tego projektu, był październik 2016, ryzyko było duże, ale ja dzisiaj miałem również moje miejskie spotkanie, takie seminarium, przyszło kilka osób i też spotkałem osobę, która, proszę Państwa, tak jak ja, zakochała się w projekcie Skyway całym sercem. Opowiadał mi ten pan, że gdy zobaczył pierwszy, kilka razy podchodziła osoba z tematem do niego Skyway'a, żeby zobaczył, żeby zainwestował. Za trzecim czy czwartym razem, jak się to udało mi spiąć te terminy, jak to zobaczył, to go powaliło na kolana. Cieszę się, że jest więcej takich osób, bo ja miałem dokładnie to samo. Mówi, że nie spał 3 dni, ja też nie spałem 3 dni, proszę Państwa. I to jest prawda, mówię to ze szczerego serca. Skyway, no. Używamy Skyway, bo to jeszcze tak do niedawna chodziło, czyli Skyway World Community. Ma się w sercu, proszę Państwa. I tego Wam życzę. I ja wiem, że osoby, które tak podchodzą do tematów, będą z tym naszym transportem, z tą naszą firmą do końca świata i jeszcze dłużej. Konkluzja. Podsumowanie. To dzięki inwestorom z całego świata, a w dużej mierze grupie Skyward Community, jesteśmy na takim etapie rozwoju firmy, jakim jesteśmy na dzień dzisiejszy. Ponieważ to nasi inwestorzy otworzyli nowe rynki i perspektywy inwestowania na całym świecie. To przede wszystkim dzięki finansowaniu w crowdfundingu. W tym systemie crowdfunding. Firma nie ma dolara długu i kredytu. Crowdfunding otworzy możliwość finansowania i niezależność firmy, a to jest wartość bezcenna. Dlatego dołącz do tej wspaniałej rodziny, buduj Skyway, chroń planetę. Przejdziemy, proszę Państwa, teraz do drugiej części naszego spotkania. Przedstawię Wam materiały, które mamy opracowane od kilku miesięcy. Chodzi mi o system duplikacji. Niemniej zanim przejdziemy do duplikacji, chciałbym jeszcze przekazać Wam informacje na temat tego, jakie są możliwości inwestowania w 14 etapie. Jesteśmy po zmianie, wiecie Państwo, dyskonta. W etap 14 weszliśmy 5, w zasadzie 6 grudnia. Wiązało się to oczywiście z tym, że warto naszych udziałów za zakupione pieniądze zmalała. No i tak my mamy tutaj pakiety dla osób, które są bardzo dużymi inwestorami. To są osoby, które inwestują od 25 do 150 tysięcy dolarów. To są zakupy gotówkowe. Ja z całego serca, z całej duszy życzę Wam takich inwestorów, bo to są inwestorzy, którzy oprócz tego, że poprzez swój zakup mocno wspierają firmę, to również dają Wam możliwość zarobienia z polecenia, czyli można sobie w ten sposób budować własny portfel akcji. Ja każdemu życzę takich dużych inwestorów, ile dla firmy jest każdy ważny, nawet ten, co płaci 1 dolar, dlatego że to wszystko jest nasz rozwój. Mamy pakiety na raty, pakiety specjalne i dla dzieci. Pakiet Inotrans to jest taki pakiet, proszę Państwa, dla dynamicznych inwestorów, którzy kupują w danym etapie pakiet po pakiecie. No i teraz mamy pakiet, etap 14.1, bo mamy kolejny raz etapy podzielone na podetapy. I w tym 14.1 etapie mamy pakiet Inotransa z udziałami 33, 38, 47 tysięcy. Każdy zakup powyżej 1000 dolarów następny jest związany z tym, że otrzymujemy tych udziałów więcej. Pakiet Szybki Start to jest pakiet za 600 dolarów. Kupuje się go dzień po dniu. Mój kolega spod Warszawy, którego serdecznie pozdrawiam, jest takim inwestorem, który bardzo lubi ten pakiet zakupować. Dziękuję Ci, Romanie, za to, że jesteś tak aktywnym inwestorem. Są pakiety dla dzieci, maluszki, studentów. To są pakiety, którym zainteresowani są nasi rodzice, dziadkowie, którzy chcą dla tych swoich pociech uzbierać na ich przyszłość.
I tutaj w przypadku maluszka rejestrujemy taki pakiet na siebie. Niemniej tutaj trzeba jeszcze dostarczyć akt urodzenia dziecka. Natomiast studenta dopisujemy jako osobę niepełnoletnią. O tym też powiem za chwilę, bo to się też wiąże później z pewną informacją. Następnie, proszę Państwa, mamy kolejne pakiety. To są pakiety na raty. Mamy takie pakiety też dla osób, które inwestują z grubszym portfelem od 5 do 50 tysięcy. Ja takich inwestorów znam, którzy nie chcieli od razu, na przykład tutaj w przypadku 5 tysięcy dolarów, wypłacić całej tej kwoty. Spłaca sobie to w równych ratach po 500 dolarów miesięcznie i nie ma problemu. Spłacą jedną, biorą następne. Także tutaj też taka możliwość dla osób, które mają większy zasób portfela, a chcą ten kapitał sobie rozłożyć w czasie, więc dla nich też taka opcja jest. Mamy też pakiety, które są najbardziej popularne. To są pakiety start od 250 dolarów i biznes kończące na 2000 dolarów. One są również na raty. Tu bym chciał się chwilę zatrzymać. Ja jak rozmawiam z przyszłymi inwestorami, to mówię, jeżeli masz możliwość, to kup sobie dwa pakiety. Duży i mały. Jak to wygląda? Jak ja to tłumaczę? Otóż mały pakiet to ja biorę w zależności od zasobności portfela od 250 do 500 dolarów, większy to 1000 do, można powiedzieć, nieskończoności. Ale weźmy taki przykład 500 dolarów, to jest pakiet senior i przykładowo 2000 dolarów. W naszej firmie mamy możliwość inwestowania tak na trzy sposoby. Pierwsze, kupujemy nasze udziały, później są akcjami, sprzedajemy. I oczywiście wartość tam wzrasta 1, 5, 10 dolarów, w zależności jaki będzie popyt na rynku i jakie będzie zapotrzebowanie. To jest jeden sposób. Drugi, kupujemy, proszę Państwa, czekamy dłużej i odsprzedajemy sobie po wyższym zysku. I trzeci to jest kupujemy, czekamy i również jeden pakiet przykładowo sprzedajemy, a resztę zostawiamy sobie na wypłatę dywidendy, bo tak jak mówiłem wcześniej, ta dywidenda będzie wypłacana rok w roku. I tak dla przykładu kupiliśmy pakiet za 500 dolarów, to mamy na dzień dzisiejszy 13 500 udziałów. Mamy tą cenę 1 dolar, wydaliśmy na inwestycje 2500 dolarów, płacimy z niej podatek, resztę pieniędzy, które nam się zostały ze sprzedaży tego małego pakietu, wykorzystujemy dla własnych potrzeb albo inwestycji, a ten drugi, większy pakiet zostawiamy sobie na swoją jesień życia albo na wypłatę dywidendy. Ja muszę powiedzieć, że 99% moich partnerów, którzy przystąpili do Skyward Community, moich osobistych i poleconych przeze mnie, tak uczyniło, zrobili to w ten sposób i czekamy w tej chwili tylko na finał. Jest też możliwość, proszę Państwa, zainwestowania w zakup udziałów bez naszego wkładu własnego na początku, bo to tak jak w marketingu na całym świecie. Albo masz czas, albo masz pieniądze. Te osoby, które mają pieniądze, kupują pakiety. Te, które nie mają, mogą również dobrze zarejestrować się, bo rejestracja jest u nas za darmo. I poprzez naszą swoją pracę, promowanie i szukanie inwestorów, jeżeli ten inwestor wpłaci i zakupi sobie pakiet, to ona dostaje 15% z pierwszej linii i buduje sobie w ten sposób swój portfel akcji, swoich pieniędzy i tak może sobie z takiego konta tak zwanego bonusowego, który jest dla partnerów, zakupić później udziały w firmie. To tyle. Przechodzimy, proszę Państwa, do tematu numer 3, a mianowicie do duplikacji. W czasie naszego szkolenia w Antwerpii, w Belgii, w lutym ubiegłego roku, została nam przedstawiona, proszę Państwa,
informacja od zarządu firmy i osoby, która była mocno zaangażowana w ten temat, pana Franciszka Solara, ja już o tej osobie wcześniej mówiłem, że wchodzimy z nowym, w nowy etap w firmie, a mianowicie w etap pozyskiwania inwestorów i szkolenia struktur, ale wszystko sztampowo według jednego schematu. Tak została opracowana duplikacja według wytycznych i zarządu firmy, którą my jako osoby, które zajmują się budowaniem struktur i grup sprzedaży, zajmujemy się od kilku miesięcy. Skyway World Community ma sztampową, proszę Państwa, taką metodę przekazywania tych informacji. Została ona opracowana w tej chwili w 12 językach. Nieważne, czy my mamy to w języku polskim, czy mamy w hebrajskim, angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim. Wszystkie materiały są jednakowe, dlatego nie ma problemu, żebyśmy ten nasz biznes budowali na arenie międzynarodowej, bo posługując się takimi materiałami w takim wydaniu, wystarczy tam drobna znajomość języka, a ewentualnie posługiwanie się translatorem i można spokojnie budować biznes na całym świecie. Ja takie osoby znam. Poznałem naszą grupę, która była z nami na szkoleniu w Gruzji i pozyskali partnerów z Włoch i z Turcji, założyli tam nowe struktury i działają. To jest jeden z elementów naszego szkolenia. Widzicie tutaj Państwo naszą grupę, tych ambasadorów, te osoby, które uczestniczyły w szkoleniach. Z tyłu macie tam w tej dalszej perspektywie kabiny, gdzie osoby, które były innojęzyczne jak prowadzący, miały tłumaczenie tak zwane symultaniczne. To jest następne nasze spotkanie. O, tutaj widzicie Franciszka Solara na pierwszym planie, tego co tutaj zaznaczam, naszą dyrektor regionalną i całą grupę naszych inwestorów i ambasadorów, którzy w tym momencie pobierali szkolenia. Tutaj praca naszego kolegi, ambasadora Christiana van de Weyera. Widzicie go tutaj Państwo jako jedyny biały wśród tych swoich kolegów i przyjaciół z Nigerii, gdzie również przedstawił materiały do naszego szkolenia duplikacji. Tak to wygląda na początku. Mamy taki skoroszyt, gdzie są zawarte wszystkie materiały. Ja je teraz w kilku zdaniach skrócę i opowiem. Więc pierwsza kartka, no to początek Twojego sukcesu, czyli musisz swoją książkę kontaktową, podzielić klientów na kategorie, zadzwonić do listy osób ze swojej listy. No i teraz mamy takie podpowiedzi, jak dotrzeć do tych osób i gdzie je można spotkać, bo to jest praca marketingowa. Ja znam osoby, które zawsze mówią, wszędzie mówią, proszę Państwa, i nie ma problemu, czy on stoi w kolejce, czy on jest gdzieś tam w kinie, w teatrze, to jak jest możliwość, to się o tym wszystkim mówi, bo my szukamy tych inwestorów dla naszej firmy i dla nas, bo też z tego mamy przecież zapłacone i możemy sobie przez to powiększyć portfel naszych akcji. Drugi slajd to osobą, którą już zaprosimy do tego naszego biznesu. Osoba, która jest pozyskana przez nas, ma taki arkusz pytania do sponsora. No to jest, ja szczerze powiem Państwu, ja tego słowa nie lubię, sponsor, ale to jest tak w nomenklaturze firmy ustalone na całym świecie marketingu. No i to jest czas, żebyśmy je zastanowić, bo przecież osoba, która jest nowa, ma wiele pytań. Ma po to właśnie taką kartkę, żeby sobie spisała te swoje pytania, odpowiedzi, żeby te wszystkie wątpliwości, obiekcje rozwiać na samym początku i żeby też później, jak ona będzie kogoś tam zapraszała do biznesu, żeby sama miała możliwość przedstawienia to w jak najlepszy sposób. Książka kontaktów, czyli wypisujemy, proszę Państwa, wszystkich znajomych, rodzinę, gdzie byliśmy, na weselach, na pogrzebach, na spotkaniach, z telefonami, mailami, żeby po prostu te osoby nam wyszły z głowy. I cel podstawowy, czyli moje cele,
Bo trzeba sobie określić cel, co my chcemy w tym Skywayu, Skyward Community zrobić. Bo cel to jest taki nasze paliwo do naszych działań. I tutaj zapisanie tego celu powoduje to, że jak mamy jakieś tam chwile zwątpienia, nam coś nie idzie, to wracamy do niego, czytamy, cele powinniśmy odczytywać na głos przynajmniej raz, a najlepiej dwa razy dziennie, rano i przed snem, żeby to nam się utrwalało i żebyśmy byli pewni tego, co chcemy w życiu osiągnąć i zrobić. Następna kartka to jest taki mój indywidualny plan działania tydzień. Tutaj wypisujemy, z kim się chcemy spotkać i w jakich godzinach. Jest to bardzo przydatne narzędzie z tego względu, że to jest taki nasz organizator pracy. No i proszę Państwa, każdy biznes się buduje od wydarzenia do wydarzenia. I tak jak widzicie, tutaj mamy konferencje, spotkania, webinarium, webinarium techniczne, szkolenie, etc. I te cele właśnie powodują to, że tak, na przykład na konferencji byłem Skyway'a i postanowiłem, że będę mistrzem. Taką pozycję drugą w karierze firmy sobie zdobędę, albo postaram się o to i moje wysiłki, moje starania, moja praca z moim sponsorem, czyli osobą wprowadzającą do biznesu, będzie na tym polegała, że ja w tym okresie będę robił wszystko ze swoich sił, żeby ten sukces osiągnąć. To samo, jeżeli chodzi o spotkanie indywidualne, o webinaria, które mamy w tej chwili. Zawsze się na nim coś dowiemy, bo proszę Państwa, ja zawsze oglądam webinary, jeżdżę na wszystkie szkolenia, na seminaria, jak mam możliwość. Ja byłem na wszystkich festiwalach, jakie są organizowane do tej pory, konferencjach, bo taki wyjazd powoduje dwie rzeczy. To, że nam się nie gasi nasz ogień, czyli nasza chęć, nasz zapał, nasz entuzjazm w firmie i do produktu, i do firmy, a druga, że mamy to paliwo, które nas, proszę Państwa, napędza do pracy i do tego, że nasza wiara w to, co my robimy, jest niezachwiana. Pierwszy stopień, który powinniśmy osiągnąć, to jest poziom lidera. To jest zaproszenie trzech bezpośrednich osób, moi mili. I wtedy osiągamy poziom lidera. Mamy płacone z pierwszej linii 15, z drugiej 7, 5 i tak aż do szóstego poziomu. Następny poziom to jest mistrz. Tutaj już mamy 9 poziomów otwartych, także widzicie Państwo, że jest na czym pracować. To już jest trzech liderów, którzy muszą mieć pod sobą następne osoby, które wprowadzi liderów i tak rośniemy. Później mamy pozycję eksperta, top eksperta i super eksperta. To są nowa pozycja, która została ogłoszona na festiwalu, na konferencji SWC w 2019 roku. W tych naszych materiałach dodatkowo macie takie broszurki, gdzie praktycznie to można powiedzieć, że to jest materiał do pracy i do opowiadania. Bo jeżeli jedziecie z taką broszurką na spotkanie, to tutaj macie wszystkie informacje, które możecie opowiadać na temat firmy. Więc co to jest Skyway? Gdzie widzicie nasze zakłady pracy i produkcyjne? Tutaj macie Technopark, Sharjah, Dubaj, miasta linearne, rodzaje transportu, to jest na jednej stronie. Tu mamy drugą stronę, tu mamy pana Anatolija Janickiego, jaki zasięg jest tego naszego transportu, jakie są zwroty inwestycji, w którym jesteśmy etapie, parę rzeczy technicznych i jak my wyglądamy w stosunku do konkurencji w różnych aspektach takich już typowo technologicznych i finansowych. Następny slajd jest większy i mniejszy. Mamy też taki pojedynczy, który możecie sobie wykorzystać. No i tutaj widzicie Państwo naszą grupę, która się szkoliła na tych właśnie naszych konferencjach. To, że uzyskaliśmy tam te nasze statusy tych ambasadorów, jak również to, że uczyliśmy się o tej duplikacji. Widzicie tutaj mnie z słuchawkami, kolegów też, bo osoby, które nie są angielskojęzyczne czy rosyjskojęzyczne, miały tłumaczone na bieżąco. Ok, tą część byśmy mieli za sobą, a teraz proszę Państwa nowości, które zostały przekazane dzisiaj,
od pani naszej dyrektor regionalnej. Pierwsza sprawa to sprawy, proszę państwa, związane z dziedziczeniem. Ważny temat, o którym powinniśmy już pomału myśleć. Pierwsza rzecz to tak, w zakładce, w naszym back office jest taka zakładka, gdzie możemy przekazać nasze udziały spadkobiercom. Ale żeby tego dokonać, to trzeba tam też mieć pewne rzeczy, proszę państwa, pozamykane. Więc pierwsza sprawa, dotyczy to zarówno osób, które są osobiście zainteresowane takim tematem, jak również osoby, które są sponsorami i wprowadziły swoich partnerów do biznesu. Otóż przede wszystkim musi być zrobiona weryfikacja firmy własna i naszych partnerów. Dotyczy to, ponieważ trzeba to zrobić dlatego, że my jak będziemy przekazywać następcy naszemu nasze udziały, to będziemy przekazywać również back office i całą strukturę w dziedziczeniu. Każda osoba, która chce przyjąć spadek lub być jego właścicielami, musi mieć pierwszą rzeczą, którą zrobione, to listę akcji z numerami i wyciąg z rejestru akcjonariuszy. Następna sprawa, cena, jaką pójdziemy i przepiszemy te nasze udziały, proszę państwa, do notariusza, ma być w okolicach 100 dolarów. Dlatego, że na tę chwilę my nie jesteśmy w stanie określić wartości tych naszych udziałów, ponieważ nie ma jej oficjalnie jeszcze ogłoszonej nigdzie na rynku. Ale teraz wyobraźcie sobie państwo, jeżeli ktoś ma kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy takich akcji albo milionów, bo i takie osoby są, i w momencie przekazania ich drugiej czy trzeciej osobie wartość naszych udziałów będzie chociaż na poziomie 1 dolara, to wyobraźcie sobie, jakie wtedy będziemy ponosili koszty. Więc tutaj zarząd już o tym myśli wcześniej, żebyśmy takie kroki poczynili, gdy to jeszcze jest na poziomie takim, że będzie nas to kosztowało niewiele pieniędzy. Dziedziczymy i przekazujemy w pierwszej linii, czyli dziedziczenia, upoważnione osoby to tak, żona, dzieci, rodzice. Jeżeli chcemy przekazać dalszym osobom, trzecim albo dalszej rodzinie, to robimy to poprzez oświadczenie woli, która musi być spisana i poświadczona przez notariusza. Dodatkowo, żeby ten warunek spełnić, to jeżeli mamy w tej chwili otwarte jakiekolwiek pakiety na raty, moi drodzy państwo, to musimy to wszystko pozakańczać, bo jeżeli tego nie będzie, to te pakiety po prostu do spadkobierców nie będą przekazane. Informacja dla osób, które zakupiły pakiety na dzieci, czyli mówimy tutaj o pakiecie maluszek i student. I tak, osoby, które uzyskają pełnoletność, a w międzyczasie my zakupiliśmy im pakiety, to żeby one otrzymały te swoje udziały, trzeba wykonać następującą czynność. Zarejestrować je z własnego linku do biura, tak, że one będą miały własne biuro, i przekazać im udziały do ich biur własnych. I to się robi za pomocą pisma, żeby powiadomić o to zarząd i właścicieli firm. Oczywiście osoba, która może to uzyskać, musi uzyskać pełnoletność. I jeszcze raz powtarzam, trzeba ją wtedy zarejestrować z własnego linka, żeby te udziały, które kupiliśmy na dzieci, żeby przekazać do jej własnego biura. Jak wcześniej mówiłem państwu, ja się starałem mówić tutaj, że w tej chwili
używamy nazwy Skyway World Community. Ja przepraszam, bo nieraz też mi się tam wpadnie jeszcze Skyway Capital. No to jest nowa nazwa, do której musimy się wszyscy już wdrażać, uczyć. Niemniej taka nazwa jak Skyway World Community jest obecnie obowiązująca. Tej używamy. Staramy się nie używać transportu strunowego ani Skyway, ale transport na nadziemny. W skrócie Skyward Community SWC. Teraz, proszę Państwa, informacja bardzo ważna na temat tokenów. Tokeny są obecnie, z tokenami obecnie jest taka sytuacja, że mamy możliwość wymiany ich do 31 stycznia. Te osoby, które mają taką możliwość, mogą tego dokonać. Oczywiście to jest każdego indywidualna sprawa. Tokeny to są, proszę Państwa, tokeny wymieniane są jako cyfrowe analogi udziałów. One mają większą taką i korzystniejszą funkcję zastosowania. Żebyście Państwo nie myśleli, że udziały nasze nie mają. Nie, nie. Proszę Ciebie, tylko one są bardziej mobilne. Dlatego, że one będzie je można używać na różne struktury. Za wymienione tokeny również będziemy otrzymywać dywidendy. To są za tokeny uprzywilejowane, czyli te tokeny, które będą nabyte poprzez wymianę, bo będzie później możliwość zakupu tokenów i one już tej możliwości pozyskiwania z nich dywidendy nie będą miały. W roku 2021 będzie można wymienić tokeny na Unimobil. To jest ten nasz samochód elektryczny. Taka dotarła do nas informacja. Teraz tak, wszystkie projekty adresowe będą inwestowane za pomocą tokenów. Także my dzisiaj mamy bardzo dużą możliwość wymiany tych naszych udziałów na tokeny z takim dodatkowo rabatem do 10%. Dzisiaj wartość jednego tokena, proszę Państwa, to jest 0,012 centa. Jest jeden udział. Ja otrzymałem tabelę od naszej pani dyrektor, jaka będzie wartość tych naszych tokenów i tak w skrócie tylko Państwu powiem, że jeżeli będziemy mieć projekt adresowy i jego inwestycja przekroczy wartość 60 tysięcy, to wtedy wartość naszego tokenu będzie 10 centów. Jeżeli zainwestujemy kolejne 60 tysięcy, bo to tak 100% będzie taka wartość narastająca, to wtedy wartość tokenu będzie 15 centów i od 200 tysięcy tokenów, wartość już będzie jego rosła później co 10 centów, aż do nieskończoności. Także mamy tutaj możliwości bardzo duże. Widzicie, co to jest, proszę Państwa, 100 czy 200 czy milion tam dolarów. To jest niewielka kwota w naszych inwestycjach, że wartość tych tokenów będzie rosła w sposób taki narastający i bardzo szybko. Mamy dwa kierunki finansowania tokenami, to jest kierunek finansowy i technologiczny i on się zaczął, proszę Państwa, 5 grudnia 2019 roku. Weszliśmy wtedy na etap 14.1. Ale to wszystko musi być zrównoważone, czyli czyli taki balans musi być między finansowaniem i zaangażowaniem technologicznym. Dzięki inwestycjom w tokenu zakończymy etap 14. Proszę Państwa, i etap 15 będzie już zakupowany tylko za pomocą tokenów.
Czyli wchodzimy wielkimi krokami do platformy blockchainowej, na platformę światową, blockchainową, ale o tym mówimy jeszcze, proszę Państwa, bardzo ostrożnie. Jeżeli będziemy mówić na temat naszej platformy, to musimy to, proszę Państwa, potwierdzić jakimś tam zdjęciem, screenem, to muszą to być informacje potwierdzone przez źródło, z którego one zostały przekazane. Aha, wszystkie osoby, które wymienią udziały na tokeny, dostaną taką informację zwrotną na pocztę e-mail i instrukcję wymiany udziałów na tokeny. Tokeny będą miały dużą płynność w zbyciu i zakupie, ponieważ będą przede wszystkim finansowały projekty adresowe. I jak Państwu mówiłem na początku, 15 etap będzie finansowany poprzez wymianę i zakup tokenów. Dziękuję. To wszystko na dzisiaj. Życzę wspaniałego roku, bardzo dobrych decyzji. Zakupujcie Państwo jak najwięcej akcji, bo trzeba je później w krótkim czasie, należałoby je wymienić na tokeny, bo widzicie, że tokeny odgrają tutaj kluczową rolę w dalszym rozwoju naszej firmy. Dziękuję serdecznie wszystkim za uwagę, życzę miłego weekendu zbliżającego się, nowego roku, dużo zdrowia, pomyślności i trzymajcie się Państwo tego, że Skyway to jest potęga. Buduj Skyway, chroń planetę. Dziękuję bardzo za uwagę. Żegnam wszystkich. Do usłyszenia i do zobaczenia.